Dzień dobry Państwu, witam Państwa ponownie na swoim kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym Państwu przedstawić kilka podstawowych informacji dotyczących dyskowców, ich gatunków oraz występowania w naturze. Opierałem się głównie na materiałach Heikoblera i artykuły oraz książki, z których korzystałem, będą podane w opisie pod filmem. Obszar występowania dyskowców przedstawia zamieszczona w filmie mapka. Ale zanim przejdziemy jeszcze do mapki, chciałbym powiedzieć, że w chwili obecnej rozróżniane są trzy gatunki dyskowców, a mianowicie Sympsodon discus Haeckel 1840, Sympsodon aquafaciatus Pellegrin 1904 i Sympsodon Haraldi Schulz 1960. Na mapce kolorem czerwonym oznaczono obszar występowania dyskowców Haeckla, zielonym dyskowców aquafaciatus, niebieskim dyskowców Haraldi, a białym obszar występowania zarówno dyskowców Haeckla, jak i dyskowców Haraldi. Przejdźmy teraz do identyfikacji poszczególnych gatunków dyskowców. Dyskowiec Haeckla musi mieć 9 czarnych pręg, zazwyczaj ciemnych lub czarnych, czasem szarawych lub w formie barw negatywowych, ale tylko trzy są intensywnie zabarwione i wyraźne. Pierwsza, piąta i dziewiąta na ogonie. Przy czym piąta niemal zawsze jest najszersza, najwyraźniejsza i najintensywniejsza. Ponadto dyskowiec Haeckla musi mieć poziome pasy. Większość z nich biegnie przez całe ciało. Rzadko są one ustawione w liniach prostych. Linii tych może być od 13 do 21, a średnio jest ich 18. Ich szerokość wynosi od 1 do 3 mm. Za osobniki dorosłe uznaje się ryby o długości 90 mm. Rzadko przekraczają w naturze 120 mm. Zamieszkuje wyłącznie bardzo kwaśne, czarne wody o pH poniżej 5,1, a zazwyczaj 3,8 do 4,8. Kolejnym gatunkiem dyskowców jest S. aquafaciatus. On także musi mieć pręg, ale są one niemal przez cały czas jednolicie intensywne. Musi mieć także plamki, wyraźne rdzawo-brązowe do ciemno-czerwonych, których może być zaledwie kilka, a mogą także pokrywać całe ciało, głównie u dominujących osobników. Mogą one tworzyć ciągłe lub przerywane rzędy. Nawet jeśli nie ma ich na tułowiu, zawsze jednak obecne są w obszarze płetwy odbytowej, u ryb dorosłych na zielonej lub niebieskiej barwie podstawowej. Jeśli w niektórych pokojach plamy nie są zbyt dobrze widoczne, nadal uwidaczniają się w rzędach na barwie podstawowej. Żaden inny gatunek nie ma takiego ubarwienia. Czasem obecne są paski w części czołowej. Za dorosłe uznaje się ryby mierzące 90-100 mm. W naturze rzadko osiągają 140 mm. Ich występowanie także ogranicza się do wód czarnych, rzadko pośrednich, o pH zawsze poniżej 6,0, a zazwyczaj wynosi 5,2 5-4. Kolejnym gatunkiem jest S. haraldi. Ten gatunek może mieć od 8 do 15 lub nawet 16 pręg, czego nie odnotowano u pozostałych dyskowców. Pręgi te są czarne, szare, brązowawe lub negatywowe. W niektórych populacjach pręgi nie występują. Odmiany barwne mogą przybierać kolory
Od czysto brunatnego poprzez całkowicie żółty, pomarańczowy, różowy, czerwonawy lub czerwony po niebieski albo czarny i zazwyczaj albo nie mają ani wzoru barwnego, ani niczego podobnego, albo mają paski na całym ciele. U S. Haraldi nie występuje taki wyraźny wzór barwny jak u pozostałych dwóch gatunków, a nawet jeśli, to chodzi zapewne o ryby pochodzenia mieszańcowego. Przeciętna długość w naturze wynosi od 100 do 200 mm. Większe osobniki są wyjątkowo rzadkie. W każdym razie Haraldi dorasta średnio do większych rozmiarów niż diskus i aquafasiatów. Gatunek ten zamieszkuje wyłącznie wody przejrzyste, czasem wymieszane z wodami białymi. pH od 6 do 7,8. O odczynie wody, w jakiej żyją poszczególne gatunki, wspominałem wcześniej. Teraz chciałbym powiedzieć między innymi o barwie. Otóż dyskowce Hetla zamieszkują wody czarne i to są wody o barwie mocnej, ciemnej herbaty. Widzialność w tych wodach wynosi od 50 do 100 cm i rzadziej więcej. Przewodność w tych wodach zawiera się w przedziale od 6 do 12 mikrosiemensów, średnio poniżej 10 mikrosiemensów. Tak więc woda jest wyjątkowo kwaśna, a stężenie tlenu wynosi często zaledwie 2,8 mg na litr. Dyskowcy Hekla dzień spędzają w dużych grupach liczących po 30-200 osobników w głębokiej wodzie wzdłuż linii brzegowej rzek czy jezior, gdzie dno się obniża, zazwyczaj na głębokości od 1,5 do 4 metrów wśród drzew i krzewów. Miejsca, gdzie się chowają i przebywają za dnia, są zawsze zacienione. Bardzo rzadko zdarza się im zapuszczać dalej od brzegu w prześwietlone wody. Siedliskiem akwafacjatów także wody czarne, ale jak to określił Heiko Blair, jest to taka 3-minutowa herbata. Widoczność wynosi od 1 do 2 metrów, rzadziej więcej. Przewodność od 8 do 15 mikrosiemensów, średnio na poziomie powyżej 10 mikrosiemensów. Stężenie tlenu często tylko nieco powyżej 2 mg na litr. Dyskowce te dzień spędzają również w stadach liczących od 400 aż do 800 osobników w głębokiej wodzie, w pobliżu zatoczek i brzegów jezior, tam gdzie dno opada, a głębokość sięga zazwyczaj od 2 do 4 metrów. Znajdziemy tam głównie powalone pnie drzew, świeże lub starsze. Również w tych wodach nie występuje roślinność podwodna. Heraldi występuje w wodach przejrzystych, gdzie widziano od 2 do 5 metrów. Mają tylko fragmenty pasków, Przewodność. nie są paskowe. Paski ułożone w zygzak. Haraldi nie występuje Powyżej ani w tych 25 wodach, mikrosiemensów, ani nawet do w 70 tych, a nawet mikrosiemensów. tylko pewne Podobnie jak pasy pozostałe spełnia dwa minimum gatunki, dzień spędza wymogów. na Przeciętna głębokości od 1,5 do 2,5 metra długość wody jest 100 w pobliżu mm. brzegu jeziora czy rzeki, często w stadach do Gatunek 1000 ten zamieszkuje ryb. wyłącznie wody Bardzo czyste, rzadko można barwne, spotkać wielkie tam gatunki rośliny mają podwodne. charakter Czasem ryby pływają akwatycznych pod unoszącymi się w wodzie z tego liśćmi powodu grzybieni. gatunek ten Żaden z najrzadziej gatunków dyskowców występujący nie występuje w miejscach o szybkim nurcie. Wszystkie żyją w wodach przyczyn spokojnych, występowania w takiego zatokach, na ogół w jeziorach, których w Amazonii naliczono ponad 100 tysięcy. Jeśli mówi się o rzekach, to dyskowiec chodzi Hekla wyłącznie o występuje zatoczki tylko lub ich skrajnie odnogi, kwaśnych czarnych czyli wody wodach. spokojne, stojące. Tylko Dyskowce nigdy nie są mimo spotykane w małych pobliżu kaskad czy wodospadów. Trzymają się od nigdy nich nie z udało daleka. się znaleźć Przenigdy nie ich znajdziemy ich na przykład powyżej takiego w miejsca. Biotopach, gdzie kiedyś podawano, że Niewiele tam jest również miejsc skalistych, w występują. których występują. Nigdy także A nie żyją w miejsc białych
wodach. Chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć na temat preferencji pokarmowych dyskowców w naturze. Na podstawie badań żołądków, które przeprowadził Heikobler na zwierzętach, podam w kolejności najczęściej spożywanego pokarmu przez dyskowce, jakie pokarmy przez nie są spożywane. I tak, na pierwszym miejscu detrytus, na drugim miejscu materia pochodzenia roślinnego, taka jak kwiaty, owoce, nasiona i liście. Następnie glony, w tym również mikroglony, bezkręgowce wodne, a następnie stawonogi lądowe. Należy tutaj zauważyć, że rodzaj pokarmu zależy od pory i wysokości i stanu wody, w jakiej żerują dyskowce. W zależności od gatunku dyskowca, te preferencje i w zależności od stanu wody troszeczkę się różnią. I tak powiem, że dyskowce Hekla przy niskim stanie wody detrytus stanowi 55% ich pokarmu, a przy wysokiej wodzie 28%. Natomiast aquafaciatus w wodzie detrytus to jest 52%, a przy wysokiej wodzie już tylko 8%. U Haraldi przy niskiej wodzie detrytus 39%, a przy wysokiej wodzie 6%. Natomiast części roślin u Hekla przy niskiej wodzie 15%, przy wysokiej wodzie 52%. Aquafaciatus, niska woda 18%, wysoka woda 62%. U Haraldi niska woda 9%, wysoka woda 44%. Glony u dyskowców Hekla przy niskiej wodzie 12%, wysokiej wodzie 5%. Aquafaciatus, niska woda 15%, wysoka woda 8%. Haraldi, niska woda 25%, wysoka woda 12%. Bezkręgowce wodne. Dyskowce Hekla, niska woda 10%, wysoka woda 3%. Aquafaciatus, niska woda 13%, wysoka woda 5%. Haraldi, niska woda 22%, wysoka woda 16%. Stawonogi lądowe i nadrzewne. Dyskowce Hekla, niska woda 8%, wysoka woda 12%. Aquafaciatus, niska woda 2%, wysoka woda 17%. Haraldi, niska woda 5%, wysoka woda 22%. Na podstawie przedstawionych danych można przyjąć, że podczas wysokiego stanu wody jako preferencje pokarmowe dyskowców jest to pokarm roślinny. Przy gatunku aquafaciatów stanowi on prawie 70% pożywienia. Natomiast przy niskich stanach wody głównym pokarmem dyskowca i aquafaciatus jest detrytus, czyli drobnoszczątkową martwą materię organiczną, czyli szczątki roślin, odchodów oraz szczątki zwierząt. Na tym chciałbym dzisiaj zakończyć film i zapraszam Państwa na kolejny, w którym chciałbym przedstawić Towarzystwo Dyskowców w Naturze. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.